Siemano, Zadanko 14. Matura podstawowa. I mamy zadanie za dwa punkty. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej takie wyrażenie jest podzielne przez 10. Ok. Ok. Podzielność. No Każdy z przedszkola pamięta, że żeby liczba była podzielna przez 10, to na końcu musi mieć 0. I dodatkowo każdy wie, że 10 to jest 5 razy 2, czyli ja jednocześnie mogę skorzystać z tego, żeby ta liczba była jednocześnie podzielna przez 5 i przez 2. No i każdy zna cechę podzielności przez 5 i 2. Przez 5 to jest 0 lub 5 na końcu, a przez dwójkę to jest w ogóle 0, 2, 4, 6, 8. Taka cyfra musi występować na końcu to jest pierwsza metoda, druga metoda, i jest jeszcze trzecia metoda. A żeby udowodnić, że jakaś liczba a jest podzielna przez 10, to wystarczy, że ja ją przedstawię w postaci 10 razy coś. Jeżeli uda mi się pokazać, że tak mogę tę liczbę zapisać, no to udowodniłem, że przez 10 się dzieli. No i tyle. No i przepiszmy sobie nasze wyrażenie. 5 kwadrat plus 15n. No i to co się narzuca, właściwie w ogóle nas cieszy jak małe dzieci, no to jest fakt, że mogę piątkę wyłączyć przed nawias i dostanę w nawiasie N2 n kwadrat plus 3n. No czyli udowodniliśmy, że liczba dzieli się przez 5 zgodnie z tym ostatnim warunkiem. Czyli już jesteśmy krok bliżej do udowodnienia, że dzieli się przez 10, bo brakuje nam podzielności przez dwójkę. Ok. Zostało nam takie wyrażenie. No ja z niego właściwie mogę wyłączyć przed nawias dodatkowo n. -a. Zostanie mi w nawiasie n plus 3. No i teraz zastanówmy się, co tutaj właściwie się dzieje. N plus n 3. To teraz, tak, no nie jesteśmy w stanie już niczego wyłączyć. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co stoi na końcu takiego działania, a więc musimy sięgnąć po taką kolejną metodę. Ona działa w ogóle fenomenalnie, jeżeli potrzebujemy udowodnić podzielność przez dwójkę, ponieważ dwójka z zasady jest liczbą parzystą. Nie? I jeżeli udowodnimy, że to jest parzyste, no to koniec zadania. No i zwróćcie uwagę, mamy dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że nasze n jest w postaci 2k, gdzie k należy do liczb całkowitych. O, wróć do liczb całkowitych. Z to na rozszerzenie byśmy używali, wy pewnie używacie c, to już tak niech zostanie. No i teraz tak. Zapis 2k to jest taki uniwersalny zapis na przedstawienie dowolnej liczby jako liczby parzystej, bo teraz nieważne co ja wybiorę od k, to od razu zapisuję te wyrażenie jako dwa razy coś, czyli skorzystam właściwie z tej zasady, no i mam liczbę parzystą. Ok, no w takim przypadku właściwie nasze zadanie rozwiązało się samo, no bo te wyrażenie tutaj ma czynnik 2. Czyli jest podzielne przez dwa końce imprezy. Warunek, właściwie przypadek numer dwa, czyli nasza liczba jest jednak nieparzysta. To jest też uniwersalny sposób zapisu liczby nieparzystej. No i jeżeli ja do liczby parzystej dodam jedynkę lub jedynkę odejmę, no to faktycznie liczba będzie nieparzysta. No i zwróćmy uwagę, co teraz. Tutaj się pojawia, wstawiam pod mojego e n 2k plus 1, dlatego wjeżdża w nawiasie. I teraz w tym nawiasie będę miał 2k plus 1 plus 3, czyli 2k plus 4. No ale na pewno każdy widzi, że z tego drugiego nawiasu no to ja mogę wyłączyć jako czynnik dwójkę, zostanie mi k plus 2. No i właściwie to trzeba było udowodnić. Tutaj mamy ponownie dwójkę jako czynnik. Czyli w jednym i w drugim przypadku, a więcej nie ma, no bo albo liczba jest parzysta, albo jest nieparzysta. Udowodniliśmy, że całość dzieli się przez 2. I tyle. Zadanie za dwa punkty. Czy jest jakaś lepsza metoda? Aha, tutaj metoda, która często pada, to jest sytuacja, w której. Jest, to jest ten sam slajd. Dobra, zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. Nasze wyrażenie n do 5n do kwadratu plus 15n. No i teraz tak, czasami pojawia się pomysł, że ja sprawdzę, na przykład dla jakiegoś n, czy to jest prawdą. No i jak ktoś na przykład sobie policzy dla n równego 3, no to dostaniemy 5 razy 9, dodać 15 razy 3, czyli będzie 45 plus 45, 90. No, czyli 9 razy 10 działa. No i powiedzmy, że pokażę jeszcze dla kilku nów, nie wiem, 2, 4, 7. No i dla wszystkich działa, ale niestety to rozwiązanie nie jest dobre, bo my mamy udowodnić, dla każdej liczby naturalnej. Czyli niestety, ale nie uda Wam się tym sposobem nigdy tego rozwiązać. Jeżeli nie macie pomysłu, jak zadanie zrobić albo jak zacząć, to faktycznie dobrym pomysłem będzie w sobie sprawdzić kilka kolejnych przypadków, bo być może uda się wpaść dzięki temu na jakiś pomysł, jak to zapisać, albo jak to przedstawić, albo jak to działa i popchnie Was to do. Jakiegoś lepszego rozwiązania, a teraz jeszcze takie zadanie klasyczne, które się pojawia z podzielności i bazuje jeszcze na innej zasadzie, to jest sytuacja, gdy mamy iloczyn kolejnych trzech liczb i mamy udowodnić, albo nawet czterech liczb, i mamy udowodnić, że jest on podzielny przez 24. I to są liczby całkowite, a B, C, d należą do liczb całkowitych i są kolejnymi po sobie. No czyli na przykład 2, 3, 4, 5. Tylko znowu, no nie mogę wybrać konkretnych, to muszę udowodnić dla dowolnych, a zatem muszę posługiwać się literkami. Tylko teraz tak. No jak mam cztery różne literki, to życie jest bardzo ciężkie, dlatego my sobie zapiszemy je trochę w innej postaci. Powiemy sobie, że pierwsza z nich jest x. To w takim razie, skoro to są cztery kolejne. No to następna to będzie x plus 1. A jeszcze następna to będzie x plus 2. A jeszcze kolejna to będzie x plus 3. No i spoko. Teraz chodzi taka idea. Niestety bardzo smutna i prowadząca do zagłady, że może by to wymnożyć. To nie jest dobry pomysł. Tutaj trzeba się zastanowić, co się dzieje, jeżeli następują po sobie kolejne liczby. No to właściwie mamy dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że startujemy liczbą parzystą, potem jest nieparzysta, znowu parzysta i nieparzysta. No, ale jeżeli tak jest, no to tutaj jedna z tych liczb dzieli się przez 2. Skoro to są cztery kolejne, to ja mam pewność, że w dowolnej trójce obok siebie jedna z nich dzieli się przez 3. Bo liczby podzielne przez 3 występują co 3, jeżeli chodzi o zbiór liczb całkowitych. No czyli jeżeli jest tutaj, to kolejna jest tutaj. To w ogóle byłyby dwie liczby podzielne przez 3. Natomiast, jeżeli ta byłaby podzielna przez 3, no to ta byłaby podzielna przez 3, której tutaj wypisanej nie mamy. Ale tak czy siak, co najmniej jedna przez 3 podzielna będzie. Idziemy dalej, no bo już mamy 2 razy 3. 2 no razy 3 to póki co udowodniliśmy podzielność przez, przez szóstkę a zatem brakuje nam jeszcze podzielności przez 4. Jakby się udało to zrobić, no to mamy faktycznie iloczyn 24. No i skorzystamy dokładnie z tej samej idei, którą yy, użyliśmy w przypadku trójki, czyli powiem, no, że jedna z tych czterech liczb musi się dzielić przez 4. No tutaj akurat będzie to albo pierwsza, albo trzecia, bo muszę wybrać liczbę parzystą. I w takim razie czwóreczkę mam. No i teraz tak, jeżeli to była ta, to jeszcze z tej liczby mam ciągle drugą dwójkę. A jeżeli odwrotnie, to też nie ma problemu. Mam na myśli, że ta dwójka zawsze zostaje, ona nie zniknie. No i w pierwszym przypadku, jak zaczynamy liczbą parzystą, to widzimy, że sytuacja jest udowodniona. Gdybyśmy zaczynali liczbą nieparzystą, to sytuacja wygląda dokładnie tak samo, tu się nic nie zmienia dwie z tych parzystych są podzielne przez dwójkę, jedna z nich jest podzielna dodatkowo przez czwórkę i jedna, a może nawet dwie z nich są podzielne przez trzy. Czyli finalnie udowodnilibyśmy podzielność przez 24. I tyle. Okej, okay, patrzę na nagranie, czy się nie zacięło. Nagrywam to zadanie drugi raz. To mnie bardzo cieszy oczywiście. Trudność. 0-10. 1. Proste zadanie z podzielności, ale coś trzeba wiedzieć. Jak ktoś nie wie, no to ginie. Natomiast to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to jeżeli zadanie jest zadaniem wykaż i jest tylko za dwa punkty, to jest ono bardzo proste. I Na pewno nie powinniście być przerażeni, że o kurde, co teraz, tylko spokojnie spróbować sobie przypomnieć jakiekolwiek informacje na temat problemu, który przed wami postawili, a następnie spróbować zapisać albo zrobić cokolwiek z danymi z zadania, które wam dali. To prawdopodobnie w większości przypadków wystarczy, żeby zadanie. Rozwiązać, a przynajmniej zarobić 1 na dwa punkty, a to już zawsze coś. No dobra, mam nadzieję, że rozwiązanie Wam się podoba. I powodzenia na razie.